Was dzisiaj na kanał Modako Kreatywna, na mój kanał, na nowy filmik z cyklu Zabieram Was do Lumpeksu i będzie to marka, którą już wiele razy Wam pokazywałam, ale jeszcze w tym konkretnym sklepie nie byłam. Jest to sklep w Nowej Hucie na ulicy, właściwie na osiedlu Złotej Jesieni i zapraszam Was na relację z tego sklepu, na to, żebyście zobaczyli sobie, jak wygląda ten sklep. Już mówiłam wcześniej o innych sklepach tej sieci, więc ceny tam są podobne. Nie będę się powtarzać z tym wszystkim, tylko pokażę Wam, jak to wygląda oraz co tam kupiłam i także stylizację z tymi rzeczami. Także już się nie mogę doczekać i zapraszam Was na ciąg dalszy. Oczywiście bardzo Was proszę, jeżeli podoba się Wam filmik, jeżeli mój kanał Wam odpowiada, to zasubskrybujcie koniecznie, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Jest to dla mnie takie wynagrodzenie za mój trud, za moją pracę oraz pomaga mi w rozszerzaniu zasięgów, także polubcie też koniecznie filmik. Kochani, oprócz tego sklepu, który już zaraz zobaczycie w relacji, jeszcze byłam w drugim sklepie, który się znajduje na lokalizacji też w Nowej Hucie, którą Wam tam napiszę na ekranie. Dosłownie bardzo, bardzo blisko domu towarowego Wanda w Nowej Hucie. Także ten sklep już kiedyś odwiedziłam, kupowałam tam buty, ale kupiłam tam tylko kilka rzeczy, więc dokładam to dodatkowo, bo to jest, można powiedzieć, że taki właśnie zabieram Was do lumpeksów w Nowej Hucie, a także mam tutaj dwie czy trzy rzeczy, które dostałam od mojej przyjaciółki, wymieniłam się z nią na coś innego, co jej się podobało. No i te rzeczy są bardzo fajne, też super marek, nowe i pokażę je Wam i być może też będziecie chcieli skorzystać z tego, z tej mojej wymiany. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, tradycyjnie zapraszam najpierw na tą relację. Hejka, kochani. Dzisiaj witam się z Wami, bo idę do lumpeksu. Zapraszam Was do lumpeksu. Zabieram Was dzisiaj na ciuchy na Złotej Jesieni. W Krakowie to jest Nowa Huta. Mniej więcej Nowa Huta. Nie byłam tu nigdy. Co dziwne, bo w tej sieci byłam już we wszystkich sklepach prócz tego. No i zobaczymy, co tutaj będzie. Krótka relacja, bo wiecie co, to nagrywanie w sklepie nie ma tak jakichś specjalnych reperkusji. Tak ogólnie Wam pokażę. Jakie ceny, to wiecie, bo takie same jak we wszystkich ciuchach, więc przechodzimy. Moi drodzy, zaczynam tutaj od oglądania kurtki, bardzo fajnej zresztą kurtki z wełną, którą zobaczycie zaraz w stylizacjach, bo naprawdę bardzo mi się spodobała, jest bardzo oryginalna. Tutaj jakieś bluzy, bluzki, zaczęłam oglądać takie bardziej w stylu sportowym, także troszkę tam tego było, zobaczcie, to jest całkiem duży wieszak i jeszcze jest druga strona, naprawdę duży wybór. Jeansy. Przejrzałam je przelotnie, bo powiem Wam szczerze, że akurat no, nie miałam czasu na wszystko, żeby przeglądać, a tak na oko te jeansy mi się nie wydawały specjalnie ciekawe, także tylko początek. I zaraz będę przechodzić do sukienek, bo sukienki tak naprawdę najbardziej mnie zawsze interesują i sukienki chyba są najbardziej taką rzeczą też poszukiwaną na lato, bo jest to jednak taki bezproblemowy ciuch, który jak masz kilka, to jesteś ready. No i oczywiście u mnie jest ten problem, że szukam tych sukienek w naturalnych składach, dobrych marek, właśnie designerskich, jakiś vintage ewentualnie. No więc tak naprawdę 95% tych sukienek zupełnie się dla mnie nie nadaje. Tutaj jest jakaś taka biała z falbanek, którą finalnie odrzuciłam, bo była bardzo przezroczysta. Ale znalazłam kilka fajnych sukienek. Zobaczycie przebitki z przymierzalni za niedługo. Były też ciekawe spódniczki, ale było dosyć dużo zniszczonych rzeczy, więc tak naprawdę tylko jedną spódniczkę Wam pokażę. Sukienki i spódniczkę głównie. Także za chwilę przejdziemy dalej. Tu jest ciekawa spódniczka, taka trochę artystyczna. Naprawdę była fajna, ale była też troszkę zbyt zniszczona, zwłaszcza od spodu.
No i właśnie takich rzeczy unikam, bo szukam takich naprawdę perełek idealnych. Była ciekawa żółta spódnica z fajnymi guziczkami, ale chyba to nie jest to, stwierdziłam. No i tutaj jest cały koszyk, który będę mierzyć. A tu już widzicie przepiękną sukienkę Noa Noa, którą zaraz dla Was wystylizuję i koniecznie Was będę prosić o radę, czy sobie ją zostawić, bo i kolorystyka, i materiał, i wykonanie są cudne. No a tutaj jest coś, co znowu kocham, czyli sportowa sukienka z Falban, jeszcze w tie-dye'u. Tylko koloru nie jestem pewna, więc też będę prosić Was zaraz o radę. Przepiękna sukienka jedwabna, ale niestety była na tyle zniszczona i poplamiona, że po prostu bałam się trochę ryzykować i ostatecznie nie zdecydowałam się jej wziąć. No i tutaj widzicie tą kurteczkę, która tam była na wieszaku. Jest po prostu piękna, naprawdę przepiękna. Jest boska po prostu. No i idziemy dalej. Tutaj jeszcze mierzę z kapturem, bo ona ma kaptur, bardzo fajny kaptur. No i w ogóle jest bardzo piękny kolor. A tutaj coś, czego też w efekcie nie wzięłam, bo bałam się, że trochę zbyt to było, nosiło ślady użytkowania, takie nie było super nowe, ale bardzo ciekawa narzutka. No i tak jak mówiłam tam w filmiku, jest ten sklep, nie jest moim ulubionym zdecydowanie w tej sieci i ta lokalizacja jest na tyle kłopotliwa, że naprawdę na pewno nie będę tam częściej niż raz na rok, bo ze względu po prostu na to, że jest tam zimno i no ta, sam ten sklep nie pociąga mnie absolutnie, ale rzeczy nawet kupiłam fajne, kilka rzeczy, ale za to naprawdę fajnych, markowych, jedna rzecz jest zupełnie nowa, właściwie dwie rzeczy są zupełnie nowe. No i jest też trochę rzeczy, które sobie zamierzam zostawić, bo bardzo mi się spodobały. Także warto było pójść, spędzić trochę czasu. No. I teraz lecimy, zacznę od wszystkich rzeczy, które kupiłam dokładnie tylko w tym sklepie. Mianowicie na początek pójdą buty. Słuchajcie, naprawdę super buty trafiłam, nowiutkie, zobaczcie. To jest marka La Scarpa Paris. Śliczne, nowe buty w rozmiarze 39, no zobaczcie jak to jest wszystko w idealnym stanie. To w ogóle nigdy nie było używane, to widać. Zobaczcie nawet na podeszwy. La Scarpa Paris. Zamszowe członka z takimi fajnymi, klasycznymi, lekko kwadratowymi noskami, ale naprawdę bardzo delikatnie. Bardzo fajna wysokość i kształt obcasa. Kształt powiedziałabym taki bardzo, bardzo nowoczesny. Wydaje mi się, że to są buty albo jakichś nowych kolekcji zupełnie, albo właśnie takie zupełnie vintage, tylko nie noszone. Chociaż, no nie wiem, jeżeli wiecie, czy ta marka robi nadal buty, bo wiem, że to jest marka, którą można kupić było jako markę vintage. No zobaczcie, idealne buciki w rozmiarze 39, no będą przesuper na lato i wiosnę. Oczywiście czarne czasem rzeczy też się przecież nosi. I bardzo, bardzo fajny obcasik. Tutaj myślę, że to jest 4,5 cm ten obcas, nie więcej. Tak to wygląda. Naprawdę piękne, piękne buty. Wow, będą do sklepu, bo niestety, no niestety nie są w moim rozmiarze. Tak bywa. Kochani, kolejna rzecz, która też była w przymierzaniu, to jest ta sukienka, która mnie zachwyciła. Zobaczcie, jaka jest piękna. Przejdę się w tej sukience. Moi drodzy, to jest sukienka Noa Noa. Ta marka jest naprawdę świetna. Oni mają takie wykończenie rzeczy, taką jakość tych detali. Zawsze zachwycają mnie ciuchy Noa Noa. Tutaj są guziczki z masy perłowej. Ona jest zrobiona trochę na taką sukienkę lata 30, lata 30-40. Z takimi lekkimi bufkami. Tutaj też są wykończone tymi guziczkami. Zobaczcie, jak to jest wszystko ładnie zrobione. Taka w stylu retro, a jednak nie retro. No właśnie to jest typowe dla marki Noa Noa. Piękna wiskoza, przepiękny materiał to jest, moi drodzy. Naprawdę jest cudowny po prostu. I te kolory. Niestety ta sukienka jest dla mnie minimalnie za duża. Poznaję to po tych zaszewkach, bo one są trochę za nisko dla mnie. Powinno chyba to być trochę tak, żeby jednak to wiązanie było tak ukośnie pod biustem. No i tutaj widzę, że mam luzu, bo ja to związałam bardziej, żeby była dobra talia, ale tutaj w tym miejscu, nie wiem czy to zobaczycie, mi trochę odstaje, a co w
wydaje mi się, że to oznacza, że po prostu ta sukienka powinna być bardziej tak wyprostowana, a żeby była tak wyprostowana, musiała być mniej związana, ale wtedy nie leży dobrze w pasie. Więc wydaje mi się, że to jest M-ka po prostu i dlatego jest na mnie jednak trochę za duża, bardzo żałuję, bo naprawdę wow, no kolory, wzór tej sukienki, zobaczcie, jaki piękny jest ten materiał tej sukienki. No po prostu boski jest, jest przepiękna, naprawdę. Miałam kiedyś taką podobną sukienkę Noa. Niestety ta sukienka, z tej sukienki wyrosłam, bo ona była, to byłam bardzo młoda i strasznie mi się też podobała, mam taki sentyment do tego. Tutaj na dole jest taka ozdoba jeszcze, napisane jest handmade. No, często te rzeczy właśnie są zdobione czy wykańczane ręcznie. W każdym razie, no takie jak są czasami takie, wiecie, tagi przyszywane. W każdym razie, no pięknie to wygląda, naprawdę. Gdyby nie to, że według mnie, to mi przeszkadza, bo pokażę Wam, jak to rozwiążę trochę, o. To powinno być tak płasko. Jeżeli bym miała luźno tą sukienkę, jeżeli ta sukienka nie musiałaby być tak do mojej talii dowiązana, to no to mogłoby to tak być. No niestety, niestety mam ją za dużą minimalnie, więc no będę musiała z bólem serca ją dać do sklepu, ale naprawdę no ten kolor, uwielbiam tą kolorystykę, taki zielony z turkusowym, właśnie dokładnie takie połączenie zieleni, jakie kocham w pięknym materiale, po prostu pięknym. Dobra, zachwycam się już jak naprawdę jakaś niepoważna, idziemy dalej. Pójdę w takim razie najpierw sukienkami, w ten sposób będziecie mogli wszystkie sukienki zobaczyć z tego sklepu. Słuchajcie, druga sukienka jest równie przepiękna. Marka Coast. I to jest nowa sukienka z bawełny, z metką. No i znowu, niestety nie jest na mój rozmiar. Szukałam specjalnie sukienek, przyznam się Wam, że bardzo mi zależało, żeby kupić fajne sukienki, bo naprawdę sukienka to jest taki towar, którego każdy poszukuje, szczególnie wiosna, lato. Wydaje mi się, że dużo osób właśnie szuka sukienek. Ja sama uwielbiam wtedy nosić sukienki. To jest Coast Exclusively at Debenhams, czyli marka ta robi ekskluzywnie dla, wyłącznie dla tego domu towarowego Debenhams. To jest chyba holenderski dom handlowy, o ile dobrze się orientuję. Rozmiar 14, czyli to by znaczyło, że to jest L-ka. XL-ka chyba nie, podam Wam tam wymiary, jak już będziemy w live, ale raczej to jest L-ka. Zobaczcie, jakie piękne detale ma ta sukienka. Zwierzch sukienki jest całkowicie z bawełny zrobiony. Obszywany guziczek z tyłu. No i tutaj jest wszystko nowiutkie, nowa z metką sukienka. Piękna i ona ma bardzo, bardzo fajny krój w dodatku. Ona jest taka jakby, halka jest, a ta część jest delikatnie transparentna z takimi zaszewkami i koronkami. Zobaczcie, jak to jest przepięknie zrobione i ten kolor. Wow, no taką sukienkę to bym, taka minimalnie malinowa czerwień, ale naprawdę minimalnie, to nie jest taki malinowy róż, tylko to jest taka czerwień o chłodniejszym odcieniu. No po prostu tak piękna sukienka, jak ona będzie dla kogoś dobra, to masz strzał w dziesiątkę, bo moim zdaniem taki krój sukienki, tą linię A z lekkim marszczeniem, to każdej figurze jest w tym dobrze, po prostu każdej, bo no to ona bardzo ładnie wygląda na sylwetce. Patrzcie, nie jestem w stanie tego tak utrzymać, ale o, naprawdę piękna sukienka, nowiutka, także na osoby, które mają L, świetna rzecz, naprawdę. Także jestem bardzo zadowolona z tej sukienki, uważam, że jest po prostu zjawiskowa na maksa. Wow, okej, okay. Lecimy dalej. Teraz sukienka, którą znowu myślę, żeby sobie zostawić, znaczy znowu, nie znowu, bo jeszcze nic nie zostawiłam sobie. Ale znowu, w sensie, że w kolejnym programie myślę, czy sobie coś zostawić. No, to jest naprawdę sukienka taka, którą bardzo lubię, po prostu. To nie jest jakieś ani nie wiadomo jaka marka, ani nie wiadomo jak uszyte. Zwykła sukienka, ale marka spoko, Liberté Essentielle. To jest niby rozmiar L, ale wiecie co? W ogóle mnie to nie obchodzi, bo w tego typu sukienkach rozmiar ma niewielkie znaczenie. W drugą stronę gorzej, jak ktoś ma większy rozmiar i S-kę by kupił, no to by wyglądało pewnie śmiesznie. Natomiast ja uważam, że na mnie dobra jest ta sukienka, bo ona fajnie wygląda, jak jest taka oversize'owa. Jeszcze ma kaptur. I słuchajcie, mimo że ja się tak zarzekam, że pomarańczu nie, ale ten pomarańcz jest z kremowym łączony,
I jest jasny, więc ja tutaj się nie będę jakoś tym przejmować bardzo. Nie jest jakaś żółta, nie jest jakaś taka, jesienna ta sukienka, więc taki jasny odcień będzie spoko. Po prostu będzie fajny i też ma fajny skład ta sukieneczka, więc zostawiam sobie ją i będę na pewno ją bardzo często nosić na wiosnę, bo uwielbiam nosić takie wygodne rzeczy. Melissa Dress to się nazywa. 100% bawełna, także w ogóle super i na pewno będę też nosić tą sukienkę do szkoły, na przykład wtedy, kiedy mam takie lekcje, gdzie potrzebuję dużo swobody, będę się chciała czuć wtedy wygodnie i super i do tego plecaczek, jakieś tenisówki, zobaczcie tam w stylówce, jak się przechadzam. Właśnie dokładnie taką stylówkę sobie wyobrażam, że będę ją stosować do tej sukienki. No, w każdym razie, tadam! Fajna, fajna sukieneczka. Moi drodzy, i teraz skończyły się mi sukienki z tego sklepu. Jeszcze są bluzki i spódnica, więc pokażę Wam. Przepiękna bluzka taka. Zobaczcie, to jest śliczna rzecz, którą sobie zostawiam na pewno, bo ten kolor mnie tak zachwycił. Bardzo rzadko są bluzki w takich kolorach, a ten kolor przy opaleniznie w lecie wygląda pięknie, cudownie się wygląda, a mi jest bardzo dobrze w tym kolorze, jak jestem opalona. On tak niesamowicie właśnie podkreśla opaleniznę. I zobaczcie, jak pięknie zrobiona bluzka. To jest Per Una, czyli to jest też marka od Marks & Spencer. Niby rozmiar 12, w ogóle się nie przejmuję, bo ta koszula jest taka luźna, zwiewna, bardzo półprzezroczysta i nie jest wcale właśnie duża. Chyba ktoś to przemyślał, że na 40 to miała być taka bardzo obcisła, ale to w lecie to nie ma żadnego sensu. Tym bardziej, że ja też prawdopodobnie będę tą koszulę wiązała, co zobaczycie zaraz w stylówce. Ze spódnicą, zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, jakie piękne wzory są na tym. To są takie wypukłe hafty, jeszcze ze złotą nitką, co będzie mi super pasować zaraz do spódniczki, która będzie kolejna. Ale pasowałoby też fajnie do lnianych spodni białych, na przykład, zobaczcie, tu jest guziczek jeszcze i oczywiście, że te guziczki są z masy perłowej. No, nie trzeba tego mówić. Piękna bluzka. Zakochałam się w niej, jak ją zobaczyłam i do tego zaraz znalazłam spódniczkę, która jest w bardzo podobnym kolorze, zresztą to o, będę zaraz w stylówce w obydwu rzeczach. Troszkę jest mniej intensywnie turkusowa, jest taka bardziej błękit, taki z nutą turkusu. I też ma, patrzcie, złote takie kropki. Uwielbiam taki krój spódniczki, naprawdę na lato. Oprócz tej mojej jedwabnej, takiej kremowej spódnicy, którą na jakieś specjalne okazje noszę, to ja wyłącznie noszę, oprócz sukienek, takie spódniczki w stylu tenisowym. Albo właśnie tą lakostę granatową, co mam, albo mam taką tutaj, taką właśnie też w stylu tenisowym, tą od Charlotte Eskildsen z jedwabiem. Albo mam taką jedwabną, piękną, różową, która była w letnich programach, w której byłam w Hiszpanii. No i właśnie to jest kolejna, w której się zakochałam. To jest Second Female, rozmiar M. Dobrze, że M, bo SK byłaby za mała i byłaby zbyt obcisła na lato. Patrzcie, jaka piękna spódniczka. To jest wiskoza na wiskozie, a czy nawet na bawełnie. W każdym razie jest to cała naturalna spódniczka. Jest cudowna, po prostu jest cudowna. No i właśnie do tego, do białych trampek albo do niebieskich, mam takie adidasy niebieskie też, takie trampki letnie, takie niebiesko-szare. Też będzie super wyglądać i tutaj też przymierzyłam sobie do plecaczka, jak najbardziej fajnie będzie to wyglądać, do takiej bardzo cienkiej bluzeczki jedwabnej, takiej mgiełkowej wręcz, która też ma złotą nitkę w sobie, więc też fajnie tu nawiązuje do tych kropeczek. No i na przykład na miasto można jako taki modowy akcent zarzucić żakiet. Ja mam ten taki błękitny żakiet oversize, który używam w lecie, naprawdę często go używam i uważam, że to bardzo fajnie by wyglądało właśnie, jakbym miała do tego taką ściągaczową bluzeczkę kremową i niebieski żakiet i to. I na przykład błękitną torebkę, sportowe buty, super stylowa, bezpretensjonalna, wygodna na lato. Kocham tą spódniczkę, już ją kocham i wiem, że na pewno to będzie znowu nadużywana rzecz w lecie, bo ja takie rzeczy właśnie nadużywam w lecie, bardzo często. Słuchajcie, jak chodzi o ten sklep, a nie, słuchajcie, nie koniec, bo jeszcze jedna rzecz jest z tego sklepu i jest to kurtka.
I to kurtka trochę za duża na mnie, minimalnie, taka bardziej M-ka. M-ka dla takiej nowoczesnej osoby, też o duszy artystycznej. 65% wełny i 35% wiskozy. Zobaczcie, jaka ciekawa kurtka. Wełna z wiskozą, naprawdę, tu jest gdzieś plama, to wybaczcie, bo jeszcze nie wyprałam tej kurtki, bo ona trochę wymaga uwagi, ale naprawdę jest w świetnym stanie, oprócz tej jednej plamki, która się na pewno spierze, bo to jest takie coś na wierzchu, co ktoś się dotknął do czegoś. W każdym razie, zobaczcie, jaka super, jaką ma podszewkę w ogóle. Jest naprawdę mega, jeszcze w dodatku kaptur się rozpina, co dopiero później zauważyłam, nie użyłam tego w stylówce, ale można rozpiąć kaptur i zrobić z niego taki bardzo ciekawy kołnierz. Jest naprawdę gruba, bo ona jest trochę ocieplana tutaj, to nie jest takie cieniutkie, tylko właśnie takie dość grube. Bardzo fajne ma detale, zobaczcie, jak to jest tutaj artystycznie wykonane. Ma ściągacz na dole, drugi rękaw jest jeszcze ciekawszy, ma taką naszywkę w ogóle. I to jest tak zrobione oryginalnie, to nie jest przerobione przez kogoś. Zobaczcie, jaki fajny tył. Ja Wam tutaj pokażę tak poglądowo, bo nie mam jakiejś specjalnej stylówki do tej kurtki, bo to naprawdę trzeba przemyśleć, żeby fajnie wystylizować taką kurtkę. Jeżeli ktoś na co dzień lubi nosić dżinsy, na przykład jasne dżinsy, to będzie fajnie to wyglądało i ma taki artystyczny styl. Bardzo ciekawa kurtka, z kapturem, więc praktyczna w razie deszczu czy w razie wiatru jakiegoś. Ma kieszenie. Super skład i to jest Scandinavian Design, rozmiar L niby, ale wiecie co, ona w biodrach nie jest jakaś taka bardzo szeroka, chyba że jesteś ktoś wysoki i to się zatrzyma tu przed biodrami. Generalnie uważam, że to jest bardziej M-ka niż L-ka, ale piękna kurtka też. Ciekawa jestem bardzo Waszych opinii, ale naprawdę mi się bardzo podoba. Słuchajcie, tam pokażę Wam jeszcze przebitkę, takie buty były, których nie wzięłam w końcu. Bardzo ładne, nowiutkie buty, rozmiarze 36, no ale jeżeli ktoś tam blisko mieszka i ma 36, to możecie sprawdzić, czy jeszcze są. Kochani, teraz idę do tego drugiego sklepu, bo w tym drugim sklepie była jakaś wyprzedaż procentowa, już teraz na 100% nie pamiętam ile. Ale była tam jakaś obniżona cena, bo w tym sklepie nic zniżki nie było, wszystko nowy towar. I kupiłam tam kilka fajnych rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka jedwabna bluzka. O, bardzo ciekawa bluzeczka. Ja Wam to przymierzę do tej właśnie jedwabnej spódniczki. Patrzcie, to jest znowu jedna z tych włoskich bluzek. Pura seta, czyli czysty jedwab. No to na wierzchu to jest czysty jedwab, a spód jest z wiskozy, jak to w tych bluzkach bywa. Naprawdę bardzo fajna. Trochę taka sexy przez te otwarcia tutaj, z modnym teraz dekoltem i właśnie pokazująca te ramiona. Naprawdę świetna rzecz. Jak ktoś lubi i kocha taki kolor w lecie, taki musztardowy żółty, ciemny żółty. I to jest bardzo wygodne, naprawdę bardzo, bardzo wygodne. To się tak rozciąga i wygląda, no trochę tu zakrywa, bo wiecie, nie jesteśmy tacy rozebrani, można to włożyć na zwiedzanie na przykład, a tutaj odrobinkę nam wystaje. Taka jest właśnie fajna, kusząca ta bluzeczka i ma bardzo fajną koronkę z taką srebrną niteczką wokół. Bardzo ładna bluzka, naprawdę. Jestem bardzo pozytywnie nastawiona do niej. Niestety to nie jest mój kolor, więc ja się nie decyduję na taki kolor. Nie zostawiam jej sobie, ale bardzo mi się podoba. No i kolejna rzecz z tegoż sklepu to żakiet. Bardzo ładny żakiet. 100% wełna, to jest taki trochę dłuższy żakiet, prosty, więc naprawdę uniwersalny, właściwie można powiedzieć, że taka klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. I patrzcie, jaki piękny rudy kolor, przepiękny i taki jest minimalnie dłuższy, nie jest taki właśnie krótki jakiś, tylko ma fajną długość i to jest chyba rozmiar L. Gary Weber, więc w ogóle bardzo fajna marka. Gary Weber Casual. I tutaj jest metka, wszystko, 100% wełna, jest napisane 40, słuchajcie, czyli taki bardziej M, między M a L. No, tak jak mówię, 100% wełna, ma piękne guziczki, takie fajne, rogowe jakby. Ja tam przymierzyłam poglądowo Wam też ten żakiecik, żeby tak było widać. No oczywiście, że to w ogóle nie jest na moją figurę, na moją ani kolor dla mnie, ale żebyście widzieli krój tego żakietu po prostu, jak to będzie wyglądać. Będzie wyglądać lepiej na właściwym rozmiarze, to jest oczywiste. No w każdym razie taki fajny, piękny żakiet. Jeżeli ktoś lubi te kolory, to jest przepiękny i rzadko spotykany kolor, więc na pewno fajne znalezisko. Moi drodzy,
Teraz kolejna rzecz z tego sklepu to są kowbojki, rewelacyjne kowbojki kupiłam. Pokażę się tutaj Wam w takiej stylówce po prostu z rajstopami, które mi pasują do tych kowbojek. Patrzcie, jakie piękne. I to są oryginalne kowbojki amerykańskie, już Wam powiem dokładnie. Leather sole, handmade, ręcznie robione, 37 rozmiar, wcale nie zniszczone. Jak na kowbojki, to są w super stanie. Patrzcie, wszystko tu mają naprawdę spoko, skórzane, takie okucia. Piękne detale mają tutaj na kostkach, te takie na tym beżu, takie liście jakby. Bardzo mi się podobają, zobaczcie. No właśnie fajnie wyglądają kowbojki, które są w takim stylu trochę przecieranym. No bo to wygląda tak bardzo, bardzo stylowo moim zdaniem. Gdzieś tutaj była firma napisana. Made in Mexico, AHS. Firma i one są z Meksyku, moi drodzy. Także takie kowbojki jeszcze myślę, czy sobie je zostawiać. Zobaczymy. Jeżeli ktoś będzie bardzo z nich zakochany, to oczywiście udostępnię, bo ja mam kowbojki, na przykład pokażę Wam tutaj przykładowo, mam takie kowbojki złote, też oryginalne od Buffalo London, skórzane, piękne, no tylko, że złote kowbojki to kiedy mam okazję nosić, prawie praktycznie nigdy, tak to jest. Dobra, moi drodzy, teraz przejdziemy do rzeczy, które dostałam na wymianę od przyjaciółki. I pierwsza rzecz to jest taka piękna granatowa sukienka z wiskozy, marka Envy, więc też fajna marka, bardzo fajna w takim modnym kroju, bardzo ładny krój to jest, słuchajcie, taki trochę na lata 20, falbana jest u dołu, jest w kolorze ciemnogranatowym, bardzo ładna sukienka, naprawdę, zobaczcie jak wyglądam, włożyłam sobie do tego takie klasyczne połączenie francuskie, białe mokasyny, mogłaby być gawroszka do tego, albo po prostu fajna torebka kontrastowa i piękna, naprawdę piękna rzecz, może być taka sukienka do pracy, do marynarki, super, przepiękna sukienka, też bardzo mi się podoba, powiem Wam, i nawet ja się sobie w niej podobam, ale wiadomo, no ile można, prawda? Ile można mieć tych sukienek? Kolejna. Jeszcze jedna rzecz, to jest taka jedwabna bluzka marki Signal, zobaczcie. Bardzo fajna rzecz, naprawdę bardzo fajna rzecz, niby L-ka, ale to jest oversize i może być i na S-kę, i na M-kę, i na L-kę. Na XL-kę to już może nie wyjść, chociaż oczywiście będę to mierzyć później. Bardzo ładna rzecz, naprawdę. Śliczny kolor szary. I ja tutaj Wam zmierzę, nie ma metki, ale to jest na 100% jedwab. To wystarczy dotknąć, tego nawet nie trzeba eksperta do tego, bo to naprawdę czuć, że to jest naturalny jedwab. No i włożyłam do tej mojej długiej spódnicy z jedwabiu. Zobaczycie, że jest bardzo podobny walor tego. Piękna. No i to jest też taka marka, która robi z takich materiałów, więc na pewno to nie jest żaden sztuczny materiał. W dotyku jest identyczna jak ta spódnica z jedwabiu vintage. Piękna bluzka, naprawdę. Za duża jest trochę na mnie. W sensie, po pierwsze, szarą bluzkę jedną już mam z jedwabiu, po drugie, raczej aż tak oversize'owej nie chcę nosić, więc bardziej od M do L myślę, że ta bluzka jest. Kolejna bluzka Desiguala tym razem. I też niestety nie moje kolory, no, ale będzie dostępna. Więc jeżeli lubicie Desigual, to jest bawełniana bluzka w rozmiarze S, bardzo ładnym dekoltem. Także zobaczcie sobie, jak tam wyglądam. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Ten dekolt jest uroczy. Zgrabniutka bluzka, nowiutka. W ogóle zobaczcie, ona jest nowa i koleżanka mówi, że ona kupiła ją nową, więc jej wierzę. Nie ma metki już, ale jest nigdy nie noszona w zasadzie. Po prostu ona się też przeliczyła z kolorami, stwierdziła, że jednak to nie ona, te kolory, ale piękne kolory, jeżeli właśnie lubicie takie ciepłą kolorystykę i takie artystyczne rzeczy od Desiguala, to też ta bluzeczka jest dostępna, będzie dostępna. No i teraz też hit, kolejny hit, coś pięknego, pokażę Wam, spódnica od Karen Millen. To jest spódnica wieczorowa, ona nie jest z jedwabiu. To jest spódnica sztuczna, no jak to większość tych rzeczy wieczorowych takich jednak. Bardzo dobra marka projektancka. Zobaczcie, jak pięknie zdobiona spódnica. Ona jest na takiej sztywnej halce. Ma przepiękne zdobienia i jest w pięknym kolorze takim. Ona jest takim morsko, bardzo, bardzo ciemny, granatowo-morski kolor. Przepiękne hafty, naprawdę cudowne. I zobaczcie, jak ona jest wykończona. Patrzcie.
na jakąś okazję, jakby ktoś potrzebował. Wow, przepiękna spódnica. Nawet mi się nawet podoba, tak jak włożyłam ją do takiej czarnej bluzki wyszywanej też takimi koralikami czarnymi jak tu, z amerykańskim dekoltem. Też moim zdaniem wygląda to bardzo ładnie. Ta bluzka ma też takie ładne wiązanie na plecach, tylko niestety mi tam nie przemyślałam, że biustonosz będzie widać, ale to się tym nie przejmujcie. W każdym razie fajnie właśnie by do czarnego body albo do takiego czarnego, eleganckiego topu, do gorsetowej bluzki by wyglądała super. Piękna spódnica, naprawdę przepiękna. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Koniecznie dajcie znać, jak się Wam podobały te rzeczy, które najbardziej. No, ja oczywiście bardzo, bardzo jestem zadowolona z tych rzeczy, które dla mnie będą, bo zawsze jak znajdę coś takiego, co wiem, że będę na pewno dużo nosić, no to jestem zachwycona. Ta sukienka, tie-dye i ten komplet bluzka z tą spódnicą, no to według mnie to odzwierciedla mój charakter po prostu. Ja lubię takie rzeczy. No, ale koniecznie się wypowiedzcie, co się Wam podoba. No i możecie pisać na modaekokreatywna@gmail.com, jeżeli coś Wam się spodoba. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie we wtorek. Zapraszam Was na vloga kulinarno takiego tygodniowego. Taki luźny vlog, bo już tam komuś obiecywałam, że o ile będę dawać radę, to będę robić te vlogi. Oczywiście to się na pewno nie będzie zdarzyć w każdy wtorek, ale tym razem się jeszcze udało. Miałam tam odrobinę czasu i robiłam akurat rzeczy, które mogłam sfilmować, więc pokażę Wam. No i kolejny filmik to będzie specyficzny filmik z Halls Vinted, ze stylówkami i z takimi, powiedzmy, propozycjami, pytaniami do Was. Zobaczycie, czy mi się to udało, czy nie. Czy to były dobre łowy, czy to nie były dobre łowy. Okej, kochani, do zobaczenia, serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam też na live w środę. Cześć!